jestem plantatorem Lucyna Zawada. Znajdujemy się w miejscowości Bratkowice na plantacji borówki amerykańskiej. Plantacja liczy odmian 8. Tutaj będziemy mieć 18 hektarów, a na drugiej plantacji mamy 32 hektary obsadzonej borówką. Jakby wszystkie odmiany jednakowo dojrzewały, to byśmy nie byli w stanie tego zebrać. Z pracownikami w tym roku, co był, nie było tak źle. Bo i też troszkę Ukraińców było, z Ukrainy przyjechali ludzie i Polaków też trochę było i młodzieży bardzo dużo. I mamy kombajn, który nam pomaga zbierać, szczególnie kombajnem zbieraliśmy w tym roku odmiany Blue Crop, drugi i trzeci zbiór. Pierwszy zbiór jest zbierany ręcznie, bo to jest jednak no, ładny, najładniejszy owoc jaki jest. Chandlera nie zbieraliśmy w ogóle kombajnem, no bo jednak to jest krzew, który ma duże owoce, to jest raz, i sztywne pędy. Blue Cropa będziemy tak już dostosowywać do kombajnu. No i niektóre inne odmiany też. Też będziemy, na przykład Eliota, bo Eliot tak samo, te pierwsze zbiory są ładne, a później już jest drobniejszy. I szkoda po prostu czasu i pieniędzy na zbieranie ręczne. Borówka na krzewie nie może wisieć dłużej, musi być zebrana w odpowiednim czasie, no bo później jakościowo jest gorsza. Pomysł kupienia kombajnu wyszedł z roku 2021. Nie ten sezon, tylko poprzedni. Po prostu bardzo dużo nam owoca zostało. Było mniej ludzi, to pandemia była i było gorzej z ludźmi do zbiorów. Bardzo dużo nam owoca zostało na krzewach. No i nie byliśmy w stanie po prostu zebrać to ręcznie. No i jakościowo owoc był też gorszy, no bo nie nadążaliśmy. I jeszcze był taki rok, że wszystkie odmiany po prostu dojrzewały naraz. I nie byliśmy w stanie tego zebrać. No i no niestety. A rok był dobry w owocowaniu właśnie, że dobrze borówka złapała i dużo owoców było. No i takżeśmy stwierdzili, że może być coraz gorzej, no i też koszty zatrudniania ludzi, no to też. Nawiązaliśmy kontakt z tą firmą właśnie, co nam zorganizowała kupno tego kombajnu. My tak też do Portugalii polecieli, bo chcieliśmy to zobaczyć, bo chcieliśmy już na ten sezon ściągnąć ten kombajn. Zobaczyć jak pracuje. No i stwierdziliśmy, że no, jeśli chodzi o cenę, nie był on tak strasznie drogi jak inne kombajny. No i też to, że obtrącanie owoca za pomocą powietrza sprężonego. To też nie uszkadza tak krzewów, borówki. W czerwcu żeśmy byli oglądać tej Portugalii i w sumie w połowie lipca ten kombajn się już tu u nas pojawił. Operator przyjechał, poustawiał, z Serbii oczywiście pan przyjechał i poustawiał te wszystkie parametry, wyjaśnił co i jak. Ta borówka po kombajnie no, jednak trafia na sort do sortowni i osobno jest przesortowana i to idzie na deserówkę, a reszta na przemysł. Jak ją zbieramy, to ona już jest już jakościowo jest gorsza na krzewie, nie? No bo to już jest trzeci, czwarty zbiór. Najładniejsze są zbiory pierwszy i drugi. To borówka jest jędrna, ładna, większa. A trzeci i czwarty zbiór to już wiadomo, przebrana jest borówka i ona już jest jakościowa. Już tego nalotu też tak nie ma. Jak te pierwsze, drugi zbiór. Dwa lata temu mieliśmy kombajn taki samobieżny, tylko nie pamiętam nazwy. W każdym razie też na takiej zasadzie, tylko nie był na sprężone powietrze, tylko właśnie te, no te pałki, co obrząsały owoc, więc no nie bardzo mi się to podobało. Przy zbiorze kombajnem były troszeczkę straty, jeśli chodzi o owoc, który spadł nam na ziemię. Ze względu, że nie były krzewy przystosowane pod kombajn. Bo jednak krzewy muszą być przycięte, żeby one w podstawie były tak do 30 cm pędy. Nie były szersze, bo po prostu te łapy, które zbierają te owoce, nie dochodziły do siebie i ten owoc spadał między krzew. Stające gałęzie muszą być skrócone i szerokość u podstawy tutaj, na dole rośliny, krzewu, musi być do 30 cm, żeby się po prostu zamykały te łapy, które wyłapują owoce. Niektóre odmiany się troszeczkę różnią cięciem. Na przykład Chandler się różni, bo on mniej odbija od dołu pędy, nowe pędy. Także troszeczkę trzeba go wyżej. Tego trzeba na raty tak ciąć, takie stopnie jakby robić. A na przykład Blue Crop bardzo dobrze odbija od spodu, także takie pędy, które są wyrodzone, żeby były ładne owoce, musimy je wyciąć. Przyszłość zbiórki w zbiorach widzę właśnie mechanicznej, znaczy pół na pół mnie się wydaje, tak według mnie.
że jednak ten pierwszy już trzeba zebrać ręcznie, drugi zbiór już mechanicznie zebrać. Bo próbowaliśmy w tym roku właśnie zebrać jedną odmianę, pierwszy zbiór, tak na próbę żeśmy zrobili. I jednak te grona są bardzo zbite, za dużo jest tych owoców w gronie i pomijał, nie zebrał wszystkiego. Także pierwszy zbiór trzeba grona rozluźnić przez pierwszy zbiór, a drugi zbiór już tej odmiany zbieraliśmy kombajnem i fajnie zebrał.